Lucyna Siemińska. Wychodzenie z ram. Plastyczność czasu. Zegar spadł ze ściany tuż przed nowym rokiem. Niedobrze, pomyślałaś. Niepokój zagnieździł się wewnątrz jak czarne kruki w tała. Zegary mierzą, organizują, wyznaczają granice. Nie powinny stać, spóźniać się lub spieszyć, a już na pewno nie powinny spadać ze ścian. Nie powinny zwisać bezwładnie z suchej gałęzi, ani surrealistycznie pełzać po płaszczyznach, leżeć na katalońskiej plaży za parawanem rzęs. Nie powinny rozpływać się, roztapiać, rozmiękać, wystawiać na żer łakomym mrówkom zwabionym kroplą klonowego syropu zaschniętą na wieczku. Spojrzałaś na bezradnie rozłożone wskazówki, ekstrawagancko podkręcone jak wąsy Salwadora. Zegary zdecydowanie nie powinny spadać ze ścian. Czytał Bogdan Dmowski.